Co, proszę o ciszę, sztandar wprowadzić. Hymn Rzeczpospolitej Polskiej i Polskiego Czerwonego Krzyża. To wiem. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, a przede wszystkim honorowi dawcy krwi. Polski Czerwony Krzyż dwa razy w roku ma szczególne dni i szczególne okazje do tego, żeby podkreślić udział Polskiego Czerwonego Krzyża w życiu społecznym naszego państwa. Ale dni honorowego dawstwa krwi, które zawsze przypadają w miesiącu w listopadzie od 22 do 26 listopada, mają za zadanie oddać cześć tym, którzy ratują życie innym osobom. My bardzo często uważamy, że wolontariusz to człowiek, który coś zrobi. I zrobi to społecznie, nieodpłatnie. To chciałbym zapytać, kim jest honorowy dawca krwi, który dzieli się
swoją tkanką, oddaje swoją krew dla dobra tych, którzy jej potrzebują. W dobie podboju kosmosu nie ma jeszcze laboratorium na świecie takiego, które mogłoby wyprodukować substytut podobny do wartości tej, jaką ma krew. I niestety możemy liczyć na miliony fabryk, ale w organizmach naszych, które tą krew produkują. Dzięki Wam, dzięki Waszemu zaangażowaniu, szpitale mogą prowadzić na bieżąco planowe zabiegi, planowe operacje. Mogą ludzie z wypadków, którzy potrzebują nagłej pomocy, mogą liczyć na to, że tą krew otrzymają. Bardzo często jest tak, że decydują nieraz chwilę, czy ta krew zostanie dostarczona. Organizuje się wtedy wyjazdy karetek naprzeciwko, żeby przyspieszyć, że tak powiem, podanie tej krwi, ale możemy z satysfakcją powiedzieć, że nie ma sytuacji takiej, że człowiek umiera ze względu na brak tego drogocennego leku. Powiem, że z satysfakcją patrząc na sali, są ludzie, którzy tą krew oddają, a wielokrotnie wymieniając krew w swoim organizmie. Są ludzie, którzy mają oddane 50, 60, 80, a nawet i więcej litrów krwi. Proszę policzyć, ile razy człowiek może wymienić krew w swoim organizmie, jeżeli przeciętnie człowiek ma około 5 litrów krwi. Jest to uzależnione od wagi, prawda, innych elementów, ale to jest wielokrotność wymiany krwi w organizmie. I to jest taki dowód na to, że oddawanie krwi nie jest szkodliwe. Bo jeżeli człowiek oddaje 20-30 lat krew i dalej pracuje, jest pełnosprawny, to znaczy, że organizm w pewnym sensie się produkując nawet i trochę odmładza. Ale w tym momencie mogę tylko i wyłącznie w imieniu tych chorych, którzy w szpitalu otrzymują tą krew, którzy są biorcami, Wam serdecznie, gorąco podziękować. Szkoda, że nie ma takich spotkań. Nie robimy celowo takich spotkań biorca i dawca, po to, żeby nie uzależniać nawzajem siebie od tego, nie, żeby ludzie nie musieli mieć dowodów wdzięczności na to, że jeden drugiemu tą krew oddał. Cieszy mnie bardzo fakt, że wśród krwiodawców, bo tu z reguły są zasłużeni honorowi dla krwi, siedzą ludzie różnych profesji. Profesji są ludzie mundurowi, są księża. W ten moment przywitam jednego z księży, który tu siedząc na sali oddał już 25 litrów krwi. Są strażacy i jest młodzież, na którą bardzo, bardzo liczymy, bo najczęściej jest tak, jeżeli ktoś raz krew odda, będąc w szkole średniej, bo musi mieć 18 lat, to później również łatwiej jest tą krew oddać wtedy, kiedy zachodzi potrzeba. No muszę z satysfakcją powiedzieć, że i przy stole prezydialnym siedzą ludzie, którzy w życiu tą krew oddali dla innych osób potrzebujących. Dotąd, dopóki pozwala nam zdrowie, powinniśmy aktywnie uczestniczyć w akcie oddawania krwi na rzecz osób potrzebujących. Nie muszę tutaj powtarzać, widzimy bardzo często w telewizji lecą informacje, które informują, że potrzebna grupa krwi 0, A, B, R, A, plus, minus. To są też apele do Państwa, żeby można było tą krew pozyskać i żeby można było tę krew dostarczyć tym osobom potrzebującym. Dziś będziemy mieli przyjemność z panem wojewodą, z panem marszałkiem
wręczyć tym osobom, którzy się wyróżniają w tej akcji, odznaczenia. Odznaczenia państwowe, odznaczenia resortowe, odznaczenia Polskiego Czerwonego Krzyża. Zdajemy sobie sprawę, że jesteście tutaj reprezentantami tej ogromnej ilości ludzi, którzy czynią to dobro. Ale przez was chcemy wyrazić im właśnie te podziękowanie za to, co oni robią dla innego człowieka. Możecie być dumni. Możecie powiedzieć sobie w duchu, że ja przyczyniłem się do zdrowia ludzi bezimiennych, nieznanych, ale ja uratowałem życie. I to będzie prawda. I powiem, że chylimy czoła tutaj z władzami województwa przed honorowymi dawcami krwi. Miło mi jest powitać na dzisiejszym spotkaniu pana Sławomira Sadowskiego, wicewojewodę warmińsko-mazurskiego, który również w historii swojej ma honorowe dawstwo krwi, oczywiście może nie w tych ilościach, o których dziś mówimy, ale był honorowym dawcą krwi. Witam pana marszałka Marcina Kuchcińskiego. Też jako przedstawiciel zarządu województwa miał możliwość oddawać honorowo krew. Chciałbym serdecznie powitać pana Stanisława Gorczycę, sekretarza Urzędu Miejskiego w Olsztynie. Nie miałem przyjemności zapytać, czy byłeś kiedyś, ale byłeś. No właśnie, to jest bardzo, bardzo ważne. No na tej sali to trudno by było, bo tych rąk, którzy nie oddali krwi, to może tylko osoby niepełnoletnie, które ze względu na wiek tej krwi nie oddali. Pan Krzysztof Nowacki nie doszedł dziś. Pan Janusz Dzicko też walczy ze stanem sanitarnym. Pan Ryszard Wasiński. Pan Tadeusz Milewski. Ale są niezawodne służby mundurowe. Witam pana Mirosława Chałupowicza, komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Muszę powiedzieć, że w systemie nieraz alarmowym są to siły, które nie tylko ratują ludzi, ale również służą swoją krwią i tam, gdzie potrzeba, zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicze Straże Pożarne. I za to serdecznie dziękujemy. Zresztą mieliśmy wielokrotnie możliwość spotkać się na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i tam również dziękować. Witam serdecznie pana Grzegorza Matczyńskiego, dyrektora wykonawczego oddziału Wojewódzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Cieszę się ogromnie, że jest na sali ksiądz Paweł Ziemba. On jest taki trochę w podwójnej roli. Jeżeli ksiądz powie, że tak trochę z mojej profesji, bo Caritas to wiemy, jaka to jest instytucja. Ale on nie tylko udziela pomocy materialnej, różnej, bo w różnych sprawach się ludzie zgłaszają do Caritasu, ale właśnie ksiądz oddał, już ma na koncie te 25 litrów krwi. Serdecznie dziękuję. Myślę, że poprzez księży to też w tym zakresie możemy bardzo dużo zrobić. Chciałbym powitać media, które są, i chciałbym podziękować, że znajdujecie czas na to, żeby być z nami, żeby szerzyć ideę honorowego dawstwa krwi, ideę Polskiego Czerwonego Krzyża, bo powiem, że zbliżamy się do jubileuszu stulecia działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, który będziemy obchodzili w roku przyszłym.
chcemy, żeby to było dużym wydarzeniem na terenie województwa, nie tylko na terenie województwa, ale również w powiatach. Cieszy mnie tutaj obecność również przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Widzę starostów, widzę pracowników urzędów. Cieszę się, że są członkowie prezydium zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża. Cieszę się, że są ratownicy grup i humanitarnych i ratownictwa. Serdecznie wszystkich witam. Nasz porządek będzie między innymi następujący. Po moim wystąpieniu będziemy chcieli wręczyć odznaczenia państwowe i tutaj wręczy to oczywiście pan wojewoda, bo on jest do tego upoważniony. Medale dla zdrowia narodu, odznaki honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża. Mamy trochę wyróżnień, dyplomów i podziękowań za wasz wkład w dzieło szerzenia idei czerwonokrzyskiej. Szanowni Państwo, powoli przygotowujemy się do obchodów stulecia naszej organizacji, która to rocznica przypada 27 kwietnia 2019 roku. Przez ten okres Czerwony Krzyż zajmował się działalnością w obszarach. Pierwsza pomoc i ratownictwo, działalność oświatowa, pomoc na wypadek klęsk i katastrof, pomoc socjalna, paczki, rozdawnictwo odzieży i innych rzeczy. Działalność opiekuńcza realizowana przez siostry PCK. Tu badam, że korpus sióstr PCK tworzyła hrabina Maria Tarnowska w 1935 roku. Więc ADK województwie warmińsko-mazurskim pragnę szczególnie podziękować wszystkim osobom bezinteresownie oddających swoją krew, ten bezcenny dar, a także wielki wkład w ratowanie zdrowia i życia ludzi. Dziękuję wam, drogi dawcy, za ofiarność i gotowość dzisiaj pomóc drugiemu człowiekowi. W imieniu oddziału okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie dziękuję wolontariuszom, członkom, sympatykom, sponsorom, pracownikom od Polskiego Czerwonego Krzyża, podmiotom wspierającym naszą działalność, a szczególnie samorządom lokalnym i samorządowi miejscu. Życzę Państwu dużo zdrowia, wytrwałości i satysfakcji z uczestnictwa w realizacji naszych działań. Umknęło mi jeden akapit, muszę tu dodać, sześciu naszych ratowników z grupy olsztyńskiej brało udział w akcji pomocowej, jak było ekstremalne załamanie pogodowe w sierpniu tego roku. Dziękuję. Przystępujemy teraz do uroczystego wręczenia wyróżnień. Szanowni Państwo, Rzeczpospolita Polska zapewnia ciągłość tradycji narodowych, wyróżnieniu zasług, cnót obywatelskich i wybitnych osiągnięć. Najwyższym wyróżnieniem zasług cywilnych i wojskowych położonych w czasie pokoju i wojny dla chwały i rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej są ordery i odznaczenia. Teraz nastąpi wręczenie odznaczeń państwowych. Oznaczenia wręczy pan wicewojewoda, pan Sławomir Sadowski, a ceremonię poprowadzi Stanisław Orzechowski, asystent wojewody warmińsko-mazurskiego. Bardzo proszę, panie Stanisławie. Proszę Państwa o ustawienie. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 30 października 2017 roku na wniosek wojewody warmińsko-mazurskiego za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej odznaczeni zostają Złotym Krzyżem Zasługi pan Janusz Mieczysław Skuzius, Srebrnym Krzyżem Zasługi pan Zbigniew Kłodowski, Brązowym Krzyżem Zasługi pan Sławomir Krzysztof Wądołowski,
Odznaczonych proszę o wystąpienie, a o wręczenie odznaczeń proszę wicewojewodę warmińsko-mazurskiego pana Sławomira Sadowskiego oraz prezesa zarządu okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża pana Juliana Osieckiego. Pan Janusz Skusius, długoletni szef Rejonowej Rady Honorowego Królestwa w Iławie i drugą kadencję piastujący godność prezesa zarządu oddziału rejonowego w Iławie, oddał ponad 85 litrów krwi. Prezes Klubu Honorowych Darców Krwi Przymiszrałą Polska, okręgowy koordynator do spraw honorowych darców krwi oraz od niedawna członek zarządu warmińsko-mazurskiego oddziału okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oddał ponad 70 litrów krwi. Pan Sławomir Wodołowski, członek zarządu klubu przy 9. Braniewskiej Brygadzie Pancernej w Braniewie, oddał ponad 30 litrów. Chowa pani na moment ten aparat, bo zasłania pani całe towarzystwo. Każdy chce zrobić zdjęcie. No ja wiem, ale nie na samym środku. Oznaczonych proszę o zajęcie miejsc pana wojewodę oraz pana prezesa. Proszę o powstanie. Decyzją ministra zdrowia. Za zasługi w promocji idei honorowego krwiodawstwa oznaką honorową honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Odznaczeni zostają pan Adam Zorema, pan Jacek Wojtalik. Odznaczonych proszę o wystąpienie, o wręczenie odznaczeń proszę wicewojewodę warmińsko-mazurskiego pana Sławomira Sadowskiego oraz prezesa zarządu okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża pana Juliana Osieckiego. To są pierwsi przedstawiciele w tym roku, którzy są dekorowani tym wyróżnieniem Ministra Zdrowia. Polski Czerwony Krzyż wystąpił z ponad setką wniosków w tym, dotyczących tego wyróżnienia. Pan Minister Zdrowia pracuje nad tymi, bo to jest duża ilość, ponad 2000 wpłynęło z różnych ogniw Polskiego Czerwonego Krzyża i musimy poczekać, w przyszłym roku będziemy mieli przyjemność być uczestnikami dekoracji znaczy większej ilości tam w środku. Thank you.
Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Przekazuję dalsze prowadzenie uroczystości. Szanowni Państwo, decyzją kapituły o znaku honorowym przy prezesie Polskiego Czerwonego Krzyża, decyzją z dnia 5 października tego roku, przyznano znaki honorowe PCK. Ja to już. Trzeciego stopnia. Irena Cybulska, długoletni kierownik punktu opieki nad w domu Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie oraz starostwo powiatowe w Mnicy. I bardzo proszę o wystąpienie pana starosty i pani Ireny Cybulskiej. Panie prezesie, proszę o dokonanie dekoracji. Czwartego stopnia. Odznaki honorowe PCK. Pan Maciej Andrzej Jasiński, komendant rejonowy Państwowej Straży Pożarnej, wiceprezes zarządu oddziału rejonowego Gławie. Pan Grzegorz Achremczyk, przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału rejonowego w Szczytnie, ratownik medyczny. Pan Artur Krebs, członek zarządu grupy ratownictwa PCK Olsztyn, ratownik kwalifikowany. Paweł Sido, przewodniczący grupy SIM Olsztyn, absolwent zespołu szkół budowlanych. Julia Stetyk, członek zarządu grupy pomocy humanitarnej. I Natalia Wyszlic, członek grupy ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, ratownik medyczny. Thank you.
Wenecja, a najlepszym szkołą na, po raz pierwszy na takiej uroczystości wręczamy, z reguły to było na konwencjach z nauczycielami, dorocznie przeprowadzanymi. A i tak chcę poinformować, że kolejny raz, bodaj czwarty, pierwsze miejsce w tej akcji zajęła szkoła podstawowa numer 34 w Olsztynie. Jest pan dyrektor Marek Wąsik. 295 kg dostarczyła do nas, a myśmy to przekazali do Narodowego Banku Polskiego. Nie wiem, chyba nie ma Agnieszki Łudziajec, koordynator. Panie Marku, panie dyrektorze, proszę ludzi zjawić na dole. Jest również reprezentowana szkoła podstawowa numer 1 w Ostródzie, która zajęła drugie miejsce. Koordynatorem pan Zanoszczyna Kolejko, dyrektora Agnieszka Jankowska, 183 kg. I trzecie miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 2 w Olsztynie, gdzie jest pani dyrektor Iwona Jasińska, szkoła zebrała 160 kg, a Jolanta Wędoszko była koordynatorem. Bardzo prosimy pana. Panie prezesie, proszę dokonać dekoracji tych statuetek. Poproszę o asystę sekretarza miasta, pana Stanisława Gorczycę. Bardzo proszę, to są jednostki z terenu Olsztyna i bardzo się cieszę. Tylko jeden z Ostródza. Wolumen 18-latków tej szkoły, czyli nie liczy się tylko, nie liczą się tylko ci uczniowie, którzy oddają krew, ale jest liczony wskaźnik w przeliczeniu na wszystkich powyżej 18 roku życia. I tak, odczytam najpierw kto pierwsze, drugie, trzecie. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Józefa Bąbu to było pierwsze miejsce. Pani dyrektor Horta Bajor, Jerzy Pejczysz, koordynator. Oni, powiem tylko, że zdobyli, uzyskali 83 litry krwi. Drugie miejsce zajął się zespół szkół ponadgimnazjalnych im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, gdzie dyrektorem jest pan Zbigniew Pietrzak, koordynatorem Monika Taton, dało się 50 litrów krwi. Zespół szkół technicznych Infona Trzyżywa Bąbu trzecie miejsce, koordynator Ewa Karzyjowska i dyrektor Mirosław Zaleski byli zaproszeni, 48 litrów. Wiem, że elbląskie szkoły, te wymienione pierwsze, zajęły pierwsze i trzecie miejsce. Z różnych przyczyn dzisiaj nie przyjechały, ale będą im wręczone te statuetki na uroczystości w Elblągu, Ratuszu Staromiejskim, która to uroczystość odbędzie się jutro. Wobec czego zapraszam zdobywcę drugiego miejsca, przedstawicieli zespołu szkół ponadgimnazjalnych im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Panie prezesie, prezes zarządu oddziału rejonowego w Bartoszycach, pan starosta jednocześnie przyjechał ze swoimi przedstawicielami i może asystować tutaj. Zapraszam. Bardzo dobra szkoła. A ja słyszałem, że tam jest bardzo dobry starosta. O, dobra. Dziękuję.
Mamy, proszę Państwa, przygotowane dyplomy, a raczej no, powinienem nazwać podziękowania za wspieranie działalności. Chciałbym zaprosić tutaj na dół, do nas, panią dyrektor Lidię Nowacką, Zespół Szkół Budowlanych, za propagowanie idei honorowego krewactwa oraz wspieranie akcji humanitarnych, którą młodzież realizuje na naszej akcji. Dziękuję. Panią dyrektor Annę Struk z 5 Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie za aktywne propagowanie zasad pierwszej pomocy. To się odbywa zawsze spektakularna akcja z okazji Świadła Dnia Pierwszej Pomocy. Kilkaset młodzieży w sali gimnastycznej na kilkudziesięciu bantomach jednocześnie pokazuje, że umie pomagać. Panią dyrektor Jolantę Skrzypczyńską z 1 Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie za aktywne propagowanie pierwszej pomocy i honorowego krewactwa. Mamy tam akcję krewactwa. Chcę zaprosić Bartosza Romanowskiego, szefa grupy ratownictwa PCK, bo będzie podziękowanie za aktywne wspieranie ratownictwa w wolontariacie PCK, podobnie jak Arkadiusz Jaworski, szef grupy ratownictwa PCK Ostróda, za to sam. Chcę zaprosić Beatę Rafalską, szefa grupy pomocy humanitarnej, za aktywne wspieranie idei humanitarnych w Polskim Czerwonym Krzyżu. Chcę zaprosić księdza Paweł Ziemba, niech zejdzie, dyrektor Caritas. Propagowanie idei honorowego już było powiedziane, wszyscy tu wiedzą, że on tam 25 listów, serdecznie gratuluję. I zaprosiliśmy również klub honorowych darczych film przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielbarku, bo wchodzą dziesięciolecie działalności klubu, a aktywnie propagują ideę honorowego. Czy są przedstawiciele z Wielbarka? Dziękuję panie prezesie. Stosowne podziękowania. Proszę wręczyć. Dziękuję dla wybranych za CK, że to Olsztynie. Dziękuję bardzo. Miałem przyjemność widzieć w akcji, między innymi na pole regulacji. No, bardziej kiedyś w zabezpieczeniu. No już też blisko kulturowalski. Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie. Serdecznie dziękuję. Piąte liceum ogólnokształcące w Niemczech. Ogólne Europy. Dla pierwszego liceum ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Serdecznie gratuluję. Dziękuję. Podziękowanie dla grupy pomocy humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie. Beata Rafalska. Gratulacje i podziękowania. Dla grupy ratownictwa PCK Ostródź. Ten był oparty do was. No dobrze. Zawsze wygrywamy. No z przyjemnością dla księdza Pawła Ziemby za honorowe oddawanie krwi oraz wspieranie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża na Walnych Mazurach. Mam nadzieję, że Caritas i Polski Czerwony Krzyż bliżej, a nawiążę współpracę dla tych, którzy tych pomocy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I wspominałem, mówiąc o tym, czym się zajmowaliśmy w tym roku, że po ekstremalnych zawodnicach na Pomorzu w dniach 17-19 sierpnia kilku ratowników z grupy ratownictwa zainicjowali, podjęli inicjatywę i przystąpili do natychmiastowego działania w akcji pomocowej. Sami się zgłosili, sami chcieli udać się, wygospodarowali czas. Chciałem, żeby następujące osoby wyszły i panie prezesie, bardzo bym chciał, żeby pan wręczył podziękowania za tą inicjatywę i natychmiastowe działania w akcji pomocowej. Przypomnę tylko, że komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, podziękowanie takie za udzieloną pomoc ratownikom Czerwonego Krzyża pisemnie już dokonał takiego podsumowania i też przyznał podziękowanie. Dziękuję. Bartosz Szymanowski, Piotr Emil, Anna Gut, Wojciech Kieper.
Karolin Przewcie. Karolina Boże. Proszę bardzo. Karetka była wykorzystana, co prawda nie jako karetka, bo może trzeba było zdemontować, bo weszli w pomoc we współpracy z Państwową Strażą Pożarną i rozwozili agregaty prądotwórcze w karetce. A ja myślę, że tak. W tym wszystkim najważniejsze jest to, że nie ma granic administracyjnych, jeżeli chodzi o województwo, że wasza inicjatywa była taka, żeby pomóc kolegom z innego województwa, kolegom tym, ludziom tym, którzy tej pomocy potrzebują. Myślę, że to jest piękny gest waszej grupy. Czy ja mogę pana komendanta Mirosława Połubowicza poprosić do asystowania przed tym wydarzeniem? Oto jest pierwszy żołnierzowy Państwowa Straż Pożarna, tak? Jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miło, że reprezentowaliście nasze dzieci. Szanowni Państwo, teraz w zasadzie jesteśmy już blisko finału naszego spotkania, ale pytanie do pana wojewody, czy bardzo proszę o na pewno wyrażenie słów podziękowania na